Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Hejka, witamy Was w kolejnym odcinku. Cześć, witajcie. Mieliśmy widzieć się już w Almerii, ale Costa Almeria jest po prostu tak cudowna, że my po prostu nie możemy tam dotrzeć. No jest po prostu cudownie. Jedziemy wzdłuż wybrzeża, no i dotarliśmy chyba na najdzikszą miejscówkę, na jakiej w ogóle byliśmy. Tak. Udało nam się ją znaleźć na Google Maps Satellite, sobie po prostu po wybrzeżu leciałem, aż w końcu natrafiłem na taki wąwóz. I okazało się, że tym wąwozem można dojechać. Jak widzieliście, dojazd był trudny. Bardzo trudny. A kto cię tu przywiózł? No, Monika jechała. Jechałam pierwszy raz banem. Kierowała pierwszy raz banem i to jeszcze po tak trudnym terenie. Tak, na początku kierował Paweł, no ale później trochę chcieliśmy nagrać z drona, więc no jedna osoba musiała lecieć dronem, druga tak. Kierować, a że ja nie umiem ani jednego, ani drugiego. To wybrałam kierowanie vanem. I na początku, jak jechaliśmy przez ten wąwóz, to strasznie piszczałam, bo było, no, droga była niezbyt bezpieczna. No, początek jest taki dziwny, żeby tutaj. A później, jak siadłam za kierownicę, to jakoś się skoncentrowałam i w sumie poszło. I szło ci nawet nieźle. Całkiem nieźle. I jesteśmy tu. Jesteśmy koło miasteczka, bardzo małego miasteczka, Barrio El Sopalmo. A plaża się nazywa Playa del Barranco de Sopalmo. Barranco, tak. Bo właśnie wjedzie tutaj wąwóz, który, gdy pada deszcz, zamienia się w rzekę. Ale o tym później. O tym później Wam powiemy. No a my właśnie zrobiliśmy sobie obiadek taki ze skraczy, czyli z resztek, bo jesteśmy już parę dni w dziczy, więc już nam się zapasy kończą. Jakaś kasza gryczana z chorizo z jajkami. No i będziemy sobie zaraz to zajadać. A rano mieliśmy tutaj gości. Przyjechała policja. No i powiedzieli nam, że nie można tutaj nocować. No oczywiście my już tu nocowaliśmy, więc i tak będziemy stąd dzisiaj jechali. Wczoraj był taki spokojny wieczór i jeszcze tak sobie myśleliśmy, nie, w takie miejsce to na pewno policja nie przyjedzie. No ale był ten pierwszy raz. No, w sumie nic się nie stało. Nakładam już obiad i patrzcie, tam już czeka nasz stolik. Szybko, szybko, bo wystygnie. Ale obiadek, jaka miejscóweczka. Ale nad morzem to wszystko smakuje, prawda? Tak, nawet jakieś kurcze odpady z lodówki. Ale powiem Wam, że brak takiego dostępu do sklepów i takie czasami odcięcie się od cywilizacji powoduje takie jakieś większą kreatywność w gotowaniu. Całkowicie, się z tym zgadzam. Bo tak to często człowiek powiela te wymyślamy dania. Takie obiady, że po prostu sami jesteśmy w szoku. A tak nam wszystko smakuje. I wychodzi to bardzo smaczne. Ja wychodzę z założenia, że mimo, że coś nam nie wyjdzie, to i tak nad morzem będzie smakowało. cudownie. No miejsce jest bardzo piękne, dzikie, ale tak samo niebezpieczne. No i teraz już wiemy, skąd wzięła się tutaj ta policja, dlaczego patrolują tą plażę. Wydarzyła się tutaj tragedia. W 2001 roku para, 19-letnia dziewczyna i jej mąż nocowali tutaj w wanie. No i w nocy była straszna burza. Tutaj w miastach. Ulewa była rekordowa w ogóle, ulewa tutaj w okolicach Garuchy i Carbonares. 100 litrów, wody na metr kwadratowy. Tak, spadło. Ogromna tutaj ulewa i po prostu ten cały wąwóz zamienił się w taką lawinę błotną.
i zaczął ściągać ich wana w stronę morza. Mężczyzna się wydostał, pobiegł do wioski, znaczy pobiegł, no jakoś się przedostał do wioski. Przedostał się do wioski, właśnie do tej właśnie jak ten, do tego wąwozu się wjeżdża. To jest kawał drogi, naprawdę. Wezwał pomoc, ale zanim pomoc tutaj dotarła, no tak. To dziewczyny nie było już w samochodzie, znaleźli ją na plaży. Na drugi dzień martwą. Na plaży martwą, także no smutna historia. No i daje też do myślenia, że stając na dziko właśnie w takich miejscach trzeba sprawdzać prognozę pogody, trzeba patrzeć jakie są warunki, jeżeli jest wiecznie trzeba uważać na skały, na drzewa. Dokładnie. Mieliśmy takie doświadczenie, jak była taka ulewa, byliśmy w La Azotea i staliśmy właśnie przy samej plaży i obudziliśmy się rano, deszcz padał, tak wszystko powoli robiliśmy, jak wyjrzeliśmy przez okno to już zaczął potok płynąć tymi kamieniami i szybka akcja, po prostu ja to w tym deszczu zmokłem, jak nie wiem. Tak, odjechaliśmy Do miasta i wydaje mi się, że tak, w takich sytuacjach, jak już pogoda się diametralnie zmienia, to jednak tą dziką miejscówkę lepiej opuścić i udać się gdzieś bliżej miasta, żeby ewentualnie mieć no, jakąś pomoc w zasięgu ręki. No. Także konkluzja jest taka, że no, oprócz tych zachwytów trzeba jeszcze mieć oczy naokoło głowy i być ostrożnym i uważnym. A jest to trudne. Tak, bo my to jak przyjechaliśmy, no człowiek nie myśli o tym, no po prostu taka tu jest wolność, jest taka dzikość. Że nawet nie pomyśleliśmy o tym. No. Znaczy my sprawdzaliśmy prognozę i wiedzieliśmy, że jest tu już sucho, bo gdy padały trochę tutaj deszcze, no to byśmy tu nie wjechali na tak, pewno. To tak zwracaliśmy uwagę, gdzie wjeżdżamy. A wjeżdżając tutaj widać było, że wcześniej płynął tutaj też potok wody, bo były jeszcze takie wyżłobione były, tak. Wyrwy nawet takie w tej drodze, dlatego tak było tutaj ciężko dojechać. No ale także no, daje taka sytuacja do myślenia, no tragiczna, ale no ku przestrodze dla innych, no i wydaje mi się, że trzeba po prostu uważać podróżując vanem, wybierając miejscówki. A my będziemy zmieniali naszą miejscówkę. No i może w końcu dotrzemy do Almerii, czyli chodzi nam o miasto Almerię, ale no nie wiemy, bo po prostu to wybrzeże jest jak tak cudowne. Jak nie wiemy, Monika, musimy już w końcu tam dojechać. No to musielibyśmy odbić od tego pięknego wybrzeża, a tu jeszcze jest kilka cudownych plaż przed nami, które pewno zajedziemy zobaczyć. No, które wymagają wizyty. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie miasta, czy plaże oglądać. Dokładnie. Bo my lubimy i to, ale... Tak. Po plażowaniu, po paru dniach w dziczy fajnie jest się przenieść do miasteczka na dzień, pochodzić uliczkami. Tak. Zobaczyć innych ludzi. Ale to wybrzeże jest po prostu chyba najpiękniejszym wybrzeżem w Hiszpanii. Witajcie w nowym dniu! Nowy dzień to nowe plany. Jak to u nas często bywa, nie mamy jakichś takich bardzo sprecyzowanych planów i często je zmieniamy. No i nie pojechaliśmy do Almerii, do miasta. Bo było nam nie po drodze. Tak, cały czas to wybrzeże nas trzyma. Wczoraj przenocowaliśmy przy plaży Los Muertos. Jest tam kilka takich ładnych plaż, zaczynając od Del Coral. No ale jest tam też fabryka cementu, cementownia, więc tak, jest... I powietrze też nie jest zbyt czyste, co widać na mapie. Tak, bardzo polecane miejsce w internecie, ale szczerze mówiąc to trochę było przereklamowane. Średnie. Za to dziś odkryliśmy po prostu cud natury. No i można powiedzieć, że od plaży Los Muertos wjeżdżamy do parku El Cabo de Gato. Przez najbliższe dni zamierzamy tutaj zostać, bo jest tu po prostu raj na ziemi. Jest bardzo mało zabudowań, jest to najmniej zabudowane wybrzeże w całej Hiszpanii, tu przy Morzu Śródziemnym. Te tereny sprzyjają rolnictwu, więc to jest powodem, że nie zostało to tak mocno rozbudowane. Jest kilka niedużych miasteczek, piękne góry, cudowne plaże. Piękne szlaki, no i piesze, rowerowe i zaczynamy naszą zabawę. No i oczywiście jak na każdym pięknym wybrzeżu, tak i tutaj jest coś w rodzaju zamku, taka fortyfikacja, która broniła tych wybrzeży przed piratami, przed ich atakiem. No a dzisiaj można sobie tutaj pochodzić po tych ruinach, jest szlak wzdłuż wybrzeża, no i co chwilę wyłania się coraz to piękniejsza plaża.
się nie wykopać w jakiejś scenerii. Hejka, no my już od paru dni siedzimy w parku Cabo de Gata. Monika, co ty tam robisz? Update'ujesz naszą mapę? No, update'uję. Mamy taką, dostaliśmy od naszych przyjaciół taką mapkę do zdrapywania. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Justynka Branko. No i teraz skrobię, gdzie już byliśmy, więc już tutaj jest Katalonia. Tak, no w ogóle tu jest taka mała Aragona. Stąd przyjechaliśmy. Jaka Aragona? Andora. Sorki, Andora. Mała Aragona, Aragon to jest tu. I know. Tak, Andora tutaj jest, stąd przyjechaliśmy. No, Barcelonę ominęliśmy, bo tam kradną. No i tu jechaliśmy sobie cały czas, tu właśnie Murcia, gdzie byliśmy ostatnio i wjechaliśmy do Andaluzji. No i jesteśmy teraz tutaj na tym małym przylądku Cabo de Gata, na którym się rozciąga Park Narodowy, tutaj na tym wschodnim wybrzeżu. Tak. No i tak właśnie od paru dni nie możemy stąd wyjechać, bo jest po prostu tak pięknie, że szok. Park ten został uznany jako rezerwat biosfery UNESCO w 1997 roku i jest takim najbardziej suchym miejscem w całej Europie. No jak już Wam mówiliśmy, są tu piękne plaże, jesteśmy teraz przy Latarni Morskiej i właśnie teraz udajemy się w cudowne miejsce, także chodźcie z nami. No tak schodzimy z łóżka właśnie. Schodzimy z łóżka. No muszę Wam to pokazać, słuchajcie, no kurde, 2 cm kwadratowe stopnia i są 3 pary butów, Moniki. Jak ja mam stąd wychodzić? Właśnie przed chwilą bym się zabił. Co mnie oczerniasz przed milionem słuchaczy? Przed milionami. Przed milionami. No przed chwilą bym się przez Ciebie zabił i bym nie mógł naszym widzom pokazać też tego pięknego widoku. Paweł swoje zawsze zostawia na zewnątrz, a później odjeżdżamy i ich zapomina. Tak, akurat. W ogóle nie słuchajcie. Ona nieprawdę mówiła teraz. Ja wszystko mam poukładane, zawsze. Stop, okularów nie wzięłam. Ty też nie? Nie. Zawsze coś zapominamy, zawsze, słuchajcie, jeszcze jak trzeba było maseczki nosić, to za każdym razem do vana się po maseczki wracaliśmy. Widziałem kiedyś na internecie takie chodniczki, trzymaj, że weź maskę, było przed wyjściem. Moim zdaniem perfekt pomysł. No ty byś chodniczek zgubił. No. A w ogóle jesteśmy tu, taką mamy dzisiaj miejscówkę, tam jest właśnie Latarnia Morska. Taki w sumie punkt rozpoznacyjny. Punkt. Taki punkt w parku. Bardzo znany. Bardzo znany i lubiany. Zamykaj tak. Tylne drzwi jeszcze. No właśnie. Całkiem fajne miejsce tutaj jest. Mam nadzieję, że nam się uda zostać na noc tutaj. Pewnie zostaniemy. Raczej. I tam mamy latarnię i kawałeczek od latarni spacerkiem dotarliśmy do Las Sirenas. Yes! Najchętniej odwiedzane miejsce, o którym zaraz Wam opowiemy. Ale jest naprawdę super, jest pięknie. Park ten rozciąga się na powierzchni 370 km2 w lądzie i jest również obszar strefy morskiej chroniony i zajmuje on 120 km2. A dlatego ten obszar jest chroniony, ponieważ są tam trawy morskie pod wodą, które absorbują dwutlenek węgla, a wydzielają tlen.
Czyli tak jak drzewa, tak trawa morska też produkuje tlen i dzięki temu mamy tutaj tak świeże i naprawdę super powietrze. No i żeby nie zakłócać tego spokoju w tym parku morskim, można nurkować tutaj tylko w kilku miejscach w tym parku. W niektórych nawet trzeba mieć specjalne zezwolenie. Jednak są tu firmy, które się zajmują wycieczkami i na pewno, jeżeli ktoś lubi nurkowanie, to warto z tego skorzystać. Ukoiliśmy już nasze oczy pięknym widokiem na syreny. No a teraz wam powiemy, dlaczego tak tu długo jesteśmy. No jesteśmy. Co tu się w ogóle dzieje i dlaczego tu można spędzić i cały rok, ja tak myślę. Jesteśmy tutaj tak długo, bo wybrzeże tego parku to jest 50 km. Po prostu co chwilę jest jakaś piękna plaża i komary. No właśnie. Komary też są. No, poczynając od Las Muertas, która nie zrobiła na nas ogromnego wrażenia. Tak. No, spora plaża. Trochę przereklamowana. Trochę przereklamowana, tak. Ale ta nazwa związana ze śmiercią, no jak się później dowiedzieliśmy, są tutaj różne wiatry. Levante i Peniente, Piniente, tak. Coś w tym stylu. Także właśnie jeżeli jest ten wiatr Levante, czyli taki zimny wiatr ze wschodu. To po prostu jest tak silny, że wzburza ten piasek na plaży i uderzenia drobinek piasku powodują uczucie bijania szpilek w ciało. I dlatego tak, ta plaża tak się nazywa. Tak, jest to bardzo bolesne, także no śmiertelnie bolesne. Więc chyba dlatego ta plaża tak się nazywa. No kolejna plaża, która jeszcze tam nam utkwiła w pamięci, to była Las Esculas. Tak, a jest jak tam trafiliśmy, opowiedz jeszcze, bo w ogóle znaleźliśmy fotki, nie? Tak, w internecie tak jest ta smocza skała, czyli po prostu taka jakby zawieszona w powietrzu. No i no ja mówię do Moniki, jedziemy, no kurczę, zobacz jaka foto w ogóle, jak to w ogóle będzie fajnie wyglądało, jaka ta plaża musi być cudowna, jak tam takie skały są. Tak, no jak przyjechaliśmy, no skały jak skały, ale po prostu weszłam tam. I no, uczucie niesamowite. Taki czułam taki lęk, jeszcze jak Paweł powiedział, wiesz, że ty tak sobie siedzisz w powietrzu pod tą skałą. Pomachałaś mi? Tak, bo jak wchodziłam, to tak tego nie widziałam. Dopiero jak zeszłam, to zobaczyłam, jak to wygląda tak naprawdę, bo widok jest taki z jednej strony i wtedy to najlepiej właśnie obrazuje. Tak, ale fotkę mamy, no jak chcecie, no. To do nas na Instagram zapraszamy i Monika tam siedzi i ćwiczy jogę, medytuje. Ty ćwiczyłeś jogę. Kolejna sławna plaża Los Genoveses. No ta była fajna, aczkolwiek właśnie wtedy był ten wiatr. Tak, to był właśnie wtedy ten wiatr. Ciskający piaskiem, no i nie użyliśmy za bardzo na tej plaży. Tak, piękna okolica, piękny wydmy, dużo roślinności, piękne agawy kwitnące. Tak, ale słyszeliśmy, że jest bardzo niebezpieczna, jeżeli chodzi o kąpiele. Jest tam bardzo silny prąd morski i są nawet ostrzeżenia przed wejściem na plażę. Trzeba uważać. No i plaża Monsul, z takich znanych. No ta zrobiła na nas po prostu chyba wrażenie najlepsze. Tam kolejny raz rozbiliśmy drona. No ja właśnie miałem tam, właśnie nie wiedziałem, czy chcesz o tym mówić, ale jak już pociągnęłaś ten temat, to okej. Ja tam tą plażę widziałem z różnych perspektyw, bo musiałem się wspinać na skałę. Na wulkaniczny klif, Paweł musiał się wspinać w poszukiwaniu. No, była masakra, tak. Słuchajcie, ale no Bronek znowu mnie zawiódł i poleciał tam, gdzie nie chciałem, żeby leciał. Tak, jakoś właśnie też chyba zawiał wiatr i go poniósł. No i dotarliśmy tutaj do latarni, no i ten taki bardzo znane miejsce, czyli Las Sirenas. Legenda głosi, że właśnie przypływali tutaj rybacy i foczki, które wygrzewały się na tej rafie wulkanicznej, wyglądały jak syreny po prostu. Foczki? Ale to były kobiety czy foczki? No. Zwierzęta. Niestety ich już nie ma. Tak, wybrzeże nas tutaj trzyma, ale będziemy już się powoli stąd zbierać i eksplorować bardziej lądową część tego parku, także... Tak, ja sobie dzisiaj poszukam jakichś szlaków rowerowych na internecie, coś sobie tutaj zaraz wymyślimy i
I na pewno następny film będzie już ze środka, z lądu i coś pewnie wymyślimy fajnego, nie? Tak, może już nam się znudziło, słuchajcie. Mieszkanie przez już, nie wiem, chyba 3 tygodnie nad morzem ciągle, przy samej plaży. Tak, ale dobrze, że... Może się zdudzić. Ten dobrze, szum że ten wiatr ciągły... nie wieje cały czas. Tak, ale ten ciągły szum fal też się może kiedyś znudzić, także będziemy uciekać w ląd. No i będziemy kończyć tego vloga. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału. Napiszcie coś w komentarzach, jeżeli macie pytania. Dajcie lajka, no i do zobaczenia za tydzień. Hej. Trzymajcie się. Hejka. Trzymajcie się.